Pewnej sierpniowej soboty przyjechałem do Sajlasa, do Katowic. Wykonać sobie tatuaż. W sumie nie przyjechałem bez zapowiedzi, no termin jednak trzeba było ustawić. Trzeba było wybrać wzór, a zresztą przy wyborze wzoru nie miałem dużo do gadania. Coś za mnie wybrał i w sumie spoko wyszło. Jednak wykonałem coś, przed czym przestrzegałem was drodzy widzowie, moich znajomych. Tatuaż latem, środek lata, sierpień, gorąco, duszno. Ja wykonałem sobie ten tatuaż w ramach testu. Zobaczcie, co z tego wyszło. Czy warto? Czy przesadzam? Czy jednak nie jest tak źle? Oceńcie sami. Teraz człowiek z biegiem czasu patrzy na to całkowicie inaczej. Mógłby wiele inaczej zrobić, bardziej się do tego przygotować. Jednak często wychodzi całkiem inaczej, niż byśmy to chcieli. Być może był mój błąd, że poprosiłem o znieczulenie z wazakoiną i goiło się nieco inaczej niż bez znieczulenia, bo skóra jednak jest inna. Ten zabieg trwał 7-8 godzin, więc skóra była dosyć mocno nadwyrężona. Ale jednak teraz z biegiem czasu, bo teraz montując ten film jest listopad, a jednak tatuaż miał miejsce w sierpniu, patrzę na to całkowicie inaczej. Od tego czasu też zrobiłem sobie 5 kolejnych tatuaży. 4 małe, jeden całkiem duży. A przed tym zabiegiem u Sajlasa, przed wytatuowaniem sobie tej czachy, właśnie usuwałem sobie jeden mały tatuaż na plecach pod nowy tatuaż, więc w opisie tego filmu zobaczycie również tatuaże, które wykonałem sobie po. Wszystkie na konwentach. 2 małe w Opolu, kolejny duży w Katowicach na konwencie i kolejne 2 małe w Łodzi na Tattoo Days. Więc wszystko zobaczycie na kanale. Oto efekt pracy. Wydaje mi się, że dosyć solidny. A teraz zobaczcie, co mam do powiedzenia świeżo po wykonaniu tego tatuażu. Jeszcze w sierpniu. Także widzieliście, że tatuaż jest dosyć spory. Był wykonywany 7 albo 8 godzin, już dokładnie nie pamiętam, bo byłem całkowicie totalnie rozwalony, totalnie przeorany pod kątem tego, że no, tatuaż duża powierzchnia i igły naprawdę mocno dały sobie w znak. No i co, na chwilę obecną się czuję fatalnie. Ujdę, nie polecam nikomu takiej powierzchni, w takim miejscu, latem. Gdybym miał fizycznie teraz pracować, nie wiem, chociażby jako kurier, który dzisiaj zresztą był u mnie, i bym musiał dźwigać te ciężkie kartony, to nie. To zdecydowanie nie. Dziś na budowie nie dałoby rady, bo czuję takie pulsowanie, czuję takie ciśnienie i zdecydowanie na chwilę obecną nie polecam. Tatuaż był wykonywany w sobotę, teraz jest co? Środa. No to już minęło 4 dni. Takie dobre 4 dni. Zobaczymy, co będzie dalej i dam wam informację za jakiś czas. No już ponad 2 tygodnie po wykonaniu tego tatuażu u Sajlasa. I powiem szczerze, nadal tatuaż się goi i być może jest to też spowodowane pogodą. Jeszcze chwilka i będzie zagojony. Także myślę, że na tym etapie kończymy eksperyment tatuaż lato. I powiem tak. Da się wytrzymać, jeżeli się latem zrobi ten tatuaż w tym miejscu, tak jak ja. Jednak to jest miejsce, które no nie jest narażone na słońce. No bo nawet pod krótkimi spodenkami śmiało mogę zakryć ten tatuaż przed słońcem. Co tu jeszcze? Wiem na pewno, że gdybym pracował fizycznie na budowie, przez te 2 tygodnie nie dałbym rady, bo na początku przez pierwszy tydzień strasznie bolało. Ból idzie. Jest taki ból, gdybyś dostał takiego wstrząsu dziwnego w tym udzie, gdybyś stanął i cała energia ładuje się w to udo i zanim to się rozładuje, to jest to minutka, dwie, a w międzyczasie strasznie boli. 2 tygodnie temu ponad robiłem sobie tatuaż u Sajlasa na tym udzie, a nagrywając ten film wczoraj i przedwczoraj było Tattoo Expo w Opolu i wykonałem sobie 2 tatuaże, również latem. Mamy teraz już środek sierpnia i wykonałem sobie tatuaż przy kolanie i na łydce. No i testujemy dalej, jak to będzie wyglądało, ale już dzisiaj poczułem promienie słoneczne w tych miejscach i powiem szczerze, będzie piekło trochę. Ale okej, eksperyment uważam za zakończony. Można się tatuować latem, nie trzeba, to już zależy od was. Czy chciałbym się tatuować kolejnym razem latem? Chyba jednak bym odpuścił, ale
Teraz mi powiecie, to po co robiłeś na Tatub Expo w Opolu? Dobre pytanie, ale na to pytanie odpowiedź znają tylko ci, którzy kochają tatuaże i je robią, nawet latem. Ale zaraz jest jesień, także spokojnie, najgorszy okres już za nami. Dziękuję bardzo i dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tatuażu latem, kiedy robicie wasze tatuaże i... No i to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Obserwujcie Projecting na Instagramie, na Facebooku i gdzie się tylko da.